Jans seria komiksowa autorstwa belgijskiego pisarza André-Paul'a Douchatot do rysunków Grzegorza Rosińskiego. Zaczęła być publikowana w języku francuskim w roku 83. W Polsce ukazała się w odcinkach w czasopiśmie komiks w 1988 roku, a album zaczął być wydawany w 2001. Jest to komiks utrzymany w gatunku science fiction, ukazujący posapokaliptyczny świat, w którym po zagładzie przetrwało tylko jedno miasto, które nazywane jest po prostu miastem. Miasto rządzone jest przez totalitarną władzę, natomiast poza miastem istnieje zdewastowana strefa, w której panują wieczna zima i w strefie tej żyją wyjęci spod prawa, którzy nie godzą się z władzą tyrana. W tej strefie któregoś dnia pojawia się tajemniczy mężczyzna cierpiący na amnezję, lub twierdzący, że cierpi na amnezję, który pamięta jedynie swoje imię: to, że ma na imię Jans. Poznaje w tej strefie dziewczynę, orchideę i oboje zakochują się w sobie. Miasto oferuje dobrobyt i prymitywne rozrywki telewizyjne i rzeczami tymi kusi Jansa. Typowe jest też dla niego zepsucie moralne i wszechobecna zdrada, donosicielstwo, które są skontrastowane z czystością uczucia naszych bohaterów. Z tego powodu Jans ucieka z miasta, próbując też przy okazji ratować swoją dziewczynę. I jest to taki temat przewodni całego tego komiksu. Razem Jans i Orchidea docierają do kresów świata, gdzie odkrywają taki niby raj, ale też dowiadują się, uświadamiają sobie, że nie ma ucieczki, muszą wrócić do miasta i stawić czoło temu, od czego uciekają. Na koniec komiksu Jans przypomina sobie w końcu, kim jest. Przypomina sobie, że jest tak naprawdę agentem czasoprzestrzennym który podróżuje do tego świata z przyszłości i zostaje zmuszony przez swoich towarzyszy z przyszłości do opuszczenia tego świata i porzuc porzucenia Orchidei. Pierwszy tam serii nazywa się Ostatnia Wyspa i jest to tom świetny. Cała historia opisana, owiana jest pewnym nimbem tajemniczości. Dopiero na końcu komiksu dowiadujemy się, co tak naprawdę obserwujemy i czytając go bardzo, bardzo wciągamy się w tę intrygę. Chcemy poznać y, przeszłość bohatera, chcemy wiedzieć, co za tym wszystkim stoi, y, co się za tym wszystkim kryje. Y, rysunki są bardzo dobre Rosińskiego. Y, szczególnie y, zapadają w pamięć y, rysunki strażników, którzy patrolują strefę i próbują schwytać Jansa i jego towarzyszy. Także pod koniec sceny wydostania się z raju, zresztą tego niby raju, są bardzo dobrze narysowane. Natomiast jeśli chodzi o minusy, to wydaje mi się, że sama postać Jansa jest tutaj mniej interesująca. To w jaki sposób jest on narysowany. Jest on taki trochę za bardzo przystojny. Tutaj widać wyraźnie, że był wzorowany na Walerianie, też agencie czasoprzestrzennym. I yy, nie jest to moim zdaniem bohater na miarę Torgala. Drugi tom nosi tytuł Więzień Wieczności. I w tomie tym tajemniczość, która była główną cechą pierwszego tomu, zostaje zastąpiona przez. Taką miażdżącą krytykę władzy, która nie cofnia się przed niczym w posługiwaniu się przemocą i w stłamszaniu jednostek, które starają się walczyć o swoją wolność. W tomie tym dwójkę bohaterów ucieka z miasta i dostaje się do, na planetę, która jest rządzona przez królową Ardelię. Niestety tam również nie znajdują spokoju. Okazuje się, że panują tam tak samo bezwzględne i tyrańskie prawa, jak na naszej planecie. Bohater zostaje zmuszony do uczestnictwa w brutalnej grze, która, jest, która zostaje zorganizowana przez królową. Jest to świetny tom, tak pod względem fabularnym, jak i rysunkowym. Wydaje mi się, że rysunki są jeszcze lepsze od tomu pierwszego. Cała Całe te sceny związane z grą, z tą walką na arenie są doskonałe. Następnie mamy świetne, świetny cały wątek drzew, które zaczynają toczyć wojnę z wojskami Ardeli. Tu te rysunki nabierają bardzo mrocznego charakteru, świetnie wykonane, bardzo drobiazgowe. No i na koniec śmierć. Towarzysza Jansa robi duże wrażenie. Koniec komiksu to jest doskonałe zawieszenie całej akcji, kiedy Valsari, który reprezentuje tyrańską władzę miasta, próbuje usiedlić Jansa w ten sposób, że tworzy identyczne kopie orchidei, takie, że Jans nie jest w stanie ich rozróżnić. Trzeci tom serii nosi tytuł Mutanci z Ksanai. I w tomie tym ponownie ucieka z Orchideą i docierają na planetę Mutantów. Pojawia się tutaj, w odróżnieniu do dwóch pierwszych tomów, bardzo rozbudowany motyw rasistowski, czyli. Mutantami okazują się nie ci, którzy wydają się z pozoru mutantami. Jeżeli jest tu jakaś stała w tym, w tym komiksie, w tej całej serii, to jest to przekonanie, że zło jest reprezentowane przez władzę, która usiłuje narzucać innym swoje prawa, nie licząc się z prawami jednostek i posługuje się propagandą, kłamstwem i tak dalej. Natomiast dobrzy są ci, którzy próbują walczyć z władzą, nawet jeżeli z pozoru Wydają się oni fizycznie odrażający. E, Jans dociera tutaj z pomocą swoich przyjaciół mutantów do opustoszałego miasta, gdzie próbuje zorganizować opór przeciwko władzy i staje się pomału takim przywódcą tego oporu, co jest tym elementem, który wzbudza strach w Walsarim który jest jego głównym przeciwnikiem. Czwarty tom nosi tytuł Gladiatorzy i opisuje kolejne próby tyrana podporządkowania sobie rebeliantów pod przywództwem Jansa. Dochodzi tutaj do zdrady jednego z ludzi Jansa i w rezultacie bohater nas, nasz po wielu perpetiach Zostaje pojmany i zostaje zmuszony przez walsariego do walki na arenie przeciwko własnym przyjaciołom. Pomimo przeważających sił, szczęście jest po stronie Jansa. Przeżywa on wszystkie, wszystkie niebezpieczeństwa, i w rezultacie ten indoktrynowany tłum mieszkańców miasta staje po jego stronie, i przepowiednia, której się obawiał Walsari, zostaje spełniona. I w ten sposób Jans, nieco zagadkowy sposób, przejmuje władzę nad miastem, a Walsari ucieka. Ostatni, piąty tom serii nosi tytuł prawo Ardeli. W tomie tym królowa Ardelia, wykorzystując ucieczkę Walsariego, próbuje dokonać inwazji na miasto. Wydaje się, że miasto jest bezbronne wobec ogromu armii królowej. Znów tom ten wraca do paradoksów pętli czasowych, z których, których był znany z tomu pierwszego. Jest to takie efektowne i bardzo fajne zamknięcie całego cyklu, powrót do tego, co było tak naprawdę najoryginalniejsze wydaje mi się w całym tym komiksie, czyli ci strażnicy próbujący schwytać naszego bohatera. Valsari próbuje ocalić swoje życie, sprzymierza się z królową, ale tak naprawdę planuje zniszczenie miasta. Nie udaje mu się to. Ostatecznie Jans y, powstrzymuje go przed tym. Podczas gdy atak królowej, wojsk królowej Ardeli zostaje odparty. Podsumowując, komiks ten, przynajmniej jego pie pięć pierwszych tomów, prezentuje wysoki poziom tak pod względem fabuły jak i rysunków. Y, istnieje pewna monotonność. Tej historii, wynikająca z całego tego samego tego układu, zła władza, dobra jednostka. Są też pewne ograniczenia yy, bohaterów stworzonych przez, przez autorów. Wydaje mi się, że jak na pięć pierwszych tomów, fabuła ta trzyma w napięciu od początku do końca. Łącznie powstały trzy serie opowieści o Jansie, ale tylko. Pierwsza seria została narysowana przez Grzegorza Rośńskiego. Niniejsze wydanie zostało opublikowane przez Hachet. Pięciotomowe w twardej okładce, ale jak widać, no te tomiki są bardzo chude, bardzo mało stron mają. Wydaje mi się, że w tym wypadku aż prosi się o wydanie zbiorcze, które zostało opublikowane przez Egmonta. Również Akurat w wypadku tego komiksu trochę razi mały format. Zwłaszcza bardzo trudno chwilami jest przeczytać tekst. Czyli ten tekst jest trochę za mały. Można tutaj porównać z tekstem takiego zwykłego, typowego wydania Egmonta, gdzie widzimy różnicę w wielkości czcionki. Pomiędzy jednym i drugim. Ta różnica może się wydawać nieduża, nie ale w przypadku czytania no dużo łatwiej czyta się ten e, duży format egmontowski, który jest o kilka centymetrów większy od wydania haczet.